Dorosłemu mężczyźnie wystarczy na obiad porządny kawałek dobrego mięsa. A co jeśli ten mężczyzna ma nie 40, a 4 lata? Dziś w Nożem i Widelcem garść porad, jak zadowolić tych najmłodszych. W końcu to my kształtujemy ich gusta kulinarne. To co? Smacznego? Dziś w programie przedszkolaków walka o smak. Kulinarny test Jasia. Gotował dla premierów i prezydentów. Czy przekona do swoich dań 6-latków? Fulak! To my, czyli dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za ich smaki z dzieciństwa. Mogą być nudne i monotematyczne, mogą być też odważne. To wymaga jednak zaangażowania rodziców i nauczycieli. Co dzieci jedzą zazwyczaj? Ale ja jestem żarłacz mięsa i makaronu. Jabłuszko, winogrono i ogórka, czekoladę. Najważniejsze to dopuścić dzieci do kuchni, a właściwie do wszystkich etapów przygotowywania posiłków. Dzieci z przedszkola prowadzonego zgodnie z metodą Marii Montessori, która hołdowała swobodnemu rozwojowi dzieci, zrywają warzywa z przedszkolnego ogródka, same kroją i obierają owoce, nakrywają do stołu i nalewają zupę. Popełniają błędy, ale robią to same. One muszą eksperymentować, żeby je zachęcić do tego jedzenia wszystkiego. My na przykład mamy taki pomysł, żeby wprowadzić sushi. To prawda, to sushi nie będzie surową rybą, tylko będzie oczywiście z warzywami w środku, ale też, żeby z dziećmi razem robić to sushi, bo to też jest dla nich fajna zabawa. Nasza kulinarna ekspertka Agata Jędraszczak, która jest mamą jeszcze nie przedszkolnego, bo 2-letniego Jasia, sprawiła, że z jej rąk Jasiu zjada wszystko. W kwestii problemów niejadków jej zdaniem wystarczy zachować kilka prostych zasad. Dzieci lubią po prostu dobre rzeczy, tak jak dorośli. A jeszcze trudniej chyba przekonać, mówiąc, wiesz, to jest na przykład drogie czy rzadkie, więc powinieneś to lubić. On mówi po prostu, jem, bo jest smaczne, albo nie, dziękuję i odchodzi od stołu. Dzisiaj przygotowałam dla Janka taki deser, czy właściwie przekąskę. To jest jabłko gotowane takie w całości na parze i do tego będą rodzynki, cynamon. To jest bardzo proste danie, prosty deserek. Można go potem jeść z jogurtem, z ryżem, jako dodatek do naleśników. I w ogóle takie gotowane jabłko to właśnie może być pierwsza potrawa, jaką w ogóle niemowlę zje, kiedy przestaje jeść mleko i taki pierwszy właściwie deser. Mój ulubiony słodki film, i to film dla dzieci, to Charlie i Fabryka Czekolady w reżyserii Tima Burtona. Pamiętają Państwo, z jakim pietyzmem główny bohater tego filmu traktował jedną małą tabliczkę czekolady. My czekolady podawać dzieciom nie radzimy codziennie, za to warto przygotować dzieciom deser, i to z regionalnych produktów. Prosty, przepisu Aleksandry Sowy. Aleksandra Sowa to jedna z najmłodszych i najbardziej utytułowanych postaci polskiego cukiernictwa. W listopadzie będzie reprezentować Polskę w Mistrzostwach Świata Młodych Cukierników w Brazylii. Dzisiejsze wyzwanie kulinarne, czyli deser dla dzieci, traktuje zdecydowanie poważnie. Dziś postaram się sprostać wymaganiom najmłodszych. Przygotuję dla nich jabłka pod migdałową kruszonką i delikatne placuszki z twarogiem. Jabłka obieramy i kroimy kostkę. Dodajemy cukier. Słodzimy wedle uznania. Ja dodaję 3 łyżki cukru, ale to wszystko zależy od jabłek, które kupimy. Jeszcze dodajemy szczyptę cynamonu. Teraz przygotuję migdałową kruszonkę. Dodajemy 2 łyżki mąki, cukier. Ja używam brązowego, ponieważ jest zdrowszy niż biały. Do tego płatki migdałów. Mieszamy, aby suche składniki się połączyły. Dodajemy roztopione masło.
Są różne metody robienia kruszonek. Niektórzy używają zimnego masła, niektórzy roztopionego. Ta metoda z roztopionym jest łatwiejsza. Kruszonka jest gotowa, jeżeli widzimy, że w masie są nieregularne grudki. Jabłka będziemy zapiekać w żaroodpornych naczyniach, które wcześniej wysmarowałam masłem i delikatnie opruszyłam bułką tartą. Wkładamy jabłka z cukrem i z cynamonem. Nie musimy się martwić o to, że cynamon i cukier nie są dokładnie wymieszane, ponieważ podczas pieczenia jabłka wypuszczą dużą ilość soku i wszystko się bardzo dobrze połączy. Teraz na tak przygotowane jabłka nakładamy kruszonkę. Wkładamy do piekarnika i pieczemy przez pół godziny w temperaturze 190 stopni. Jabłuszka nam się zarumieniły, upiekły. Udekorujemy to tak, aby podobało się najmłodszym. Posypiemy jabłka cukrem pudrem. Żeby było bardziej kolorowo, dodamy kolorową posypkę. I listek melisy. Mam nadzieję, że taki deser spodoba się dzieciom. Jest na to szansa. Jabłka z kruszonką przejdą teraz test kulinarny Jasia. Jasiu zjada wszystko, no chyba, że mu nie smakuje. Jak będzie tym razem? Chyba lubi jabłuszka. Teraz przygotuję uwielbiane przez dzieci delikatne twarogowe placuszki. Do miski wkładamy twaróg. Jeżeli chcą Państwo użyć twarogu w kostce, należy go wcześniej jeszcze raz zmielić. Do tego 3 żółtka. Odrobina cukru pudru. Trzeba pamiętać, żeby zawsze cukier puder przed dodawaniem przesiać. I łyżka mąki. Wszystko razem mieszamy. Aby placuszki były delikatniejsze, dodamy pół łyżeczki proszku do pieczenia. Na patelnię wlewamy olej rzepakowy. Żeby placuszki podobały się dzieciom, użyję małych, okrągłych foremek. Przewracanie takich placuszków nie jest łatwym zadaniem, podobnie jak przewracanie naleśników. Ja przekładam prosto z patelni placuszki na papier, aby odsączyć nadmiar tłuszczu. Pięknie pachnie. Dodam śmietanę. Gęsta śmietana 18% i wszystko posypię cukrem pudrem. Na górę listek melisy. Deser uwielbiany przez dzieci, placuszki z twarożkiem gotowy, a ja jeszcze dodam coś od siebie. No, to menu wygląda całkiem interesująco, ale w większości menu w restauracjach w Polsce dla dzieci znajdziemy nuggetsy, zupę pomidorową, sos boloński czy po prostu frytki. Trochę nudno, a przecież dzieci, jak nikt inny, potrzebują eksperymentów w kuchni, no i trochę zabawy. Dla dzieci z najlepszych i sprawdzonych produktów będzie gotował Rafał Godziemski, brązowy medalista Kulinarnego Pucharu Świata w Luksemburgu, ojciec dwójki dzieci, w tym nastoletniej Sary, która z powodzeniem pomaga tacie w kuchni. Mam też siostrę, która ma 1,5 roku i ma na imię Angelina. Też ma zapał do gotowania, już kroi plastikowymi nożykami. Rafał pokaże, jak odczarować tradycyjne polskie klopsiki w sosie koperkowym. Smak z mojego dzieciństwa, smak z dzieciństwa moich dzieci. Podamy je w nowej aranżacji. Do klopsików potrzebujemy mięso mielone, najlepiej wieprzowo-wołowe. Potrzebujemy jajko, potrzebujemy mąkę, przyprawy, majeranek, odrobinę czosnku. Nie za dużo, dzieci nie bardzo lubią. Dodajemy sól. Dodajemy jajko. Dodamy odrobinę mąki. Niedużo. Dodajemy bułkę tartą. Z przypraw dodamy majeranek. Najlepiej majeranek otrzeć dłoń o dłoń, aby powstał smakowity pył. I mieszamy. Dodamy za chwilę pieprz i odrobinę wody. Chodzi o to też, żeby mięso nie było suche. Kroimy drobną pietruszkę. Dokładamy do mięsa. Przygotowałem sobie wcześniej cebulę. Dodaję do mięsa. Możemy ją podsmażyć, ale ja wolę surową. Ma wyraźniejszy smak, tak jak lubię. Smak tatara troszeczkę. Podzielimy mięso na klopsiki. Dobrze jest namoczyć sobie ręce. Mięso nie będzie się mocno kleiło do
krąg i dzielimy. Z dłoni robi się taki kształt U, który będzie wydzielał odpowiednią porcję. Chłopsiki przed gotowaniem otaczamy w mące. Najlepsza do otaczenia jest mąka pszenna. Pamiętajmy, ażebyśmy zaczynali gotowanie od gorącej wody. Wtedy klopsiki się nie rozwalą. I klopsiki wkładam do koperku i za chwilę je otoczę. Będą miały ładny, zielony, świeży kolor. Będą pachniały koperkiem. Do sosu koperkowego potrzebujemy masło, odrobinę oliwy, pokrojoną w kostkę cebulę, koperek posiekany i śmietany. Dodajemy odrobinę oliwy, nie za dużo. Troszeczkę masła. Dodajemy cebulę powolutku. Elegancko, jeszcze chwilę. Damy odrobinę soli. Pieprzu. I proszę bardzo, dodajemy sporo śmietany. Czekam, aż się zagotuje. Może to potrwać kilka minut. Koper dodajemy zawsze na koniec gotowania. Kiedy będziemy go gotowali dłużej, zrobi się ciemny, nie będzie smaczny. I też nie będzie ładnie wyglądał. Podamy ziemniaki. Dwa klopsiki. W zupełności nam starczą. Voilà. Do hotelowej restauracji zaprosiliśmy czterech wybitnych krytyków kulinarnych. Z ich zdaniem liczy się większość maluchów w tej części kraju. Co sądzą o daniu Rafała Godziemskiego? Mi się najbardziej podobał ten jako klops z brokułą. No wygląda jak brokuła z klopsem. No pysznie. Co najlepiej? Wszystko. Że nie jest na talerzu podane, tylko na jakieś tacnie. Uff, honor Rafała Godziemskiego uratowany. Kolejne danie to dziecinne danie. Dziecinne parówki z serem, z tortillą, z sałatką, czyli wszystko to, co świeże. Zaczynamy od przygotowania sałatki. To są właściwie wszystkie warzywa, które dzieci powinny lubić, prawda? Tak. Lubisz? Lubię. A my przygotujemy w międzyczasie sos. Oliwa. Nie za dużo, kilka łyżek. Sok z cytryny. Dajemy trochę soli. Śmiało. Troszkę pieprzu. I odrobinę ziół do sałatek. Co teraz będziemy robić, tato? Teraz usmażymy parówki z serem. Użyjemy nasze ulubione parówki, które mają, jak może być, dużo mięsa. Przykroimy je prawie na pół, otworzymy jak motylka, tak? Dobra. Sera damy troszkę majonezu, nie za dużo, i rozsmarujemy po całej tortilli. Ułożysz sałatkę rękoma. O, super. Dobra, słodko jest dobra, co? Dobra. I połączymy to. Więcej? Jeszcze troszkę. Jeszcze odrobinę na końcu. Dobra? Dobra, co? Super. Ale pyszna tortilla, co prawda przygotowana dla dzieci, ale sama mam ochotę ją zjeść. Państwo też będą mogli spróbować. Czekamy na maile nożemiwidelcem@tvp.pl. Najlepsze maile i najlepsze przepisy nagrodzimy, a część z Państwa zaprosimy na plan naszego programu. Do zobaczenia już za tydzień.